dobry, moi kochani ludzie. Witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie moje kochane dzieciaczki, robaczki. Stuk, puk, kubeczkiem. Zaczynamy kolejny dzień. Zaczynamy nasze pitolenie. Łyczek kawiczki. Mam normalną kawiczkę, więc zrobiłam sobie w nowym kubeczku, bo kawiczkę z mleczkiem, z moją pianką piję w tym starym kubeczku z kotami. Kochani ludzie, nie o kubku, ale o tym, co się dzieje za oknem. Wieje. Przed chwilą padało, jeszcze nawet okno mokre, ale... Ale jest szansa na poprawę pogody wreszcie. Przepraszam, coś mi wpadło do gardła. Znaczy kawałek kawy chyba źle zmielonej, ale ogólnie zawsze się staram tak dobrze zmielić. No dobra, nie udało się tym razem, nieważne. Ciąg dalszy. Burego, szarego, pitulowa, ale tak jak powiedziałam, jest szansa na poprawę pogody. Dzisiaj ma się pokazać momentami słonko, a potem ma padać. Nie idziemy do ogródka, bo jest bardzo, bardzo mokro. Wczoraj padało, w nocy padało. W ogóle wyszłam wieczorem z Barkiem poćwiczyć sobie i oczywiście nas deszcz dopadł, także... Wiecie, co chciałabym powiedzieć, ale nie mogę, nie wypada. Jak tutaj funkcjonować bez tego słonka? No ciężko, jest ciepło, wiecie co? Bardzo się ociepliło. Dobrze, że chociaż są te kwiatuszki w pitulowie i one nam troszkę poprawiają humor, ale tak ogólnie to wiecie co? No, co tu dużo mówić? Dawno nie pamiętam, kiedy tak było non-stop buro i ponuro bez tego słoneczka. Chociaż wiem, że nie w całej Anglii tak jest. W niektórych regionach się słonko pojawia. Także miejmy nadzieję, że to słonko się i u nas pojawi. Oj, nie podoba mi się to bardzo, bo mówię, kwiaty przekwitną, a my się nimi nie nacieszymy. No ale dobrze. Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi. No już się poprawiło, bo jest cieplej. Także teraz jeszcze jak wyjdzie słoneczko, to już będzie ekstra. Jutro ma nie padać, także mam nadzieję, że może coś w ogródku zrobię. Idę do pracy wieczorem niestety, ale może chociaż troszeczkę coś byśmy zrobili, chociaż te prymulki powsadzać. No widzicie, taka aura. Taka aura niestety i czasami u nas się zdarza, że tego słonka nie ma, że jest tak paskudnie. Wy mi też piszecie, że u was różnie. Raz jest fajny dzień, raz gorszy, raz leje, ale ogólnie to macie ciepło, także mamy podobną pogodę. I tak patrzę, że chyba już trawa ruszyła. Także miejmy nadzieję, że to ostatnie dni takie mokre, wilgotne. Ale jak się zrobi sucho, no to wiecie, słonko wyjdzie, to już będzie wtedy po naszemu. Rozmaryn, zobaczcie, jak pięknie kwitnie. No dobrze, że są te kwiatuszki, poprawiają humor. A wy mi piszecie, że moje pogaduchy poprawiają wam humor, że lubicie, jak się do was odzywam. No, dobra, co my dzisiaj mamy, kochani ludzie? Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. A w ogóle bardzo fajne przysłowie na dzisiaj. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Adam Mickiewicz. Mickiewicz, przepiękne słowa. Zgadzam się z tym całkowicie. Uśmiechnęłam się, jak to przeczytałam, bo bardzo głębokie przysłowie, powiedzenie, sentencja właściwie. Nic dodać, nic ująć. Mamy kota. Cześć, Bakuleńko. A ja Bakuleńki szukałam, bo nie przyszła dzisiaj do mnie. Zawsze budzę się z nią. Ona śpi na mnie albo obok mnie,
a dzisiaj nie ma kota. I mówię, gdzie ta bakunia moja kochana? Schodzę na dół, a bakunia na sofie, na poduszeczce, taka zaspana kocia, kicia, moja kochana. Ale już jest. Boczuś też jest, boczuś w kuchni na stole leży. Oczywiście już stanowisko zajęte, bo przecież będzie śniadanie, to trzeba pilnować. Barek płacze, bo chce wyjść do ogródka. A może pójdziemy na chwilę, ja nie wiem, tam mokro strasznie, chociaż wiecie co, i tak za chwilę będę sprzątać, bo zawsze w piątek odkurzam, to znaczy wczoraj odkurzałam na górze, dzisiaj sobie odkurzę na dole. Dobra, chodźcie na chwilę do tego Pitulowa. O ludzie, a kto tutaj został? Roman, to że świnka malinka, to jej się nic nie stanie, ale Roman wymoczony cały. Zobaczcie, ile kwiatów wszędzie. A my nie korzystamy z ogródka. Wiecie co? Pięknie ruszył klematis. Pewnie za chwilę będzie kwiaty robił. A jest jak jest. Żagwin zaczyna kwitnąć. Ojej, kuś kwiatuszki nasze kochane. Ciepło jest, ja jestem w samej bluzie i jest mi fajnie. Hiacenty wychodzą. Tutaj te piękne hiacenty już jakie duże. No ale no widzicie, nic nie robiłam, kompletnie nic, bo przecież to się nie da w taką pogodę. Te już się pokładły, biduleńki. No, zobaczcie jakie te są wielkie żonki ledorodne. Ptaszyny świergolą. Ach, taka wiosna w Pitulowie. Mokra ta trawa. No dobrze. Kochani ludzie, jak ruszymy, to tutaj będzie inofruwać wszystko. A teraz to tak. No jest jak jest. To muszę spalić. Prymulki posadzić. No. Wszystko czeka. Żadnych siewek nie robię w tym roku. Po prostu kupię gotowe pomidory, bo mówiłam wam, że nie chcę sobie za dużo pracy robić, żeby mieć troszkę czasu dla siebie, bo za dużo tych wszystkich obowiązków. Ej, co tu jeszcze się dzieje? Glistnik już zaczyna ruszać. Pewnie z tyłu tam już ładnie nam odbija. Oczywiście będziemy robić w tym roku intrakt. No. Dobrze, że są te kwiatuszki, to wiecie, tak chociaż troszeczkę przyjemniej. Tutaj już te szafirki też wyszły. No. No tak nietypowo w tym roku, ale trudno. No i u nas się taka pogoda zdarza, że pada i pada i pada i wieje i pada na zmianę. Dobrze, że chociaż się ociepliło, także teraz wiecie, jak słonko wyjdzie, to od razu się przyjemniej zrobi. No. Dobra, nie narzekamy. Czekamy na słoneczko. A mówiłam wam, że jest szansa, że się dzisiaj pojawi. No, to ja wracam na kawiczkę, idę troszkę poczytać i za chwilę się biorę do odkurzania. A tutaj baryłeczka, nasz baryłeczka się pasie. Dobrze, niech sobie je trawkę. Usiadłam poczytać. Baw się ze mną. Barek, czy ja nie mogę chociaż na chwilę spokojnie posiedzieć? Rzucam mu tego liska i rzucam i po prostu nie daje mi spokoju. Tak to się odbywa. A guleńka usiadła, to znaczy, że czas na zabawę. A kto tam? Boczuś wyszedł do ogródka, jak ja wracałam. I już mamy Boczusia z powrotem. Bakunia tutaj. Chcesz do domku, tak? No chodź, kocie, chodź, chodź. Chodź do domku, chodź. A ile fajnie, bo już maliny puszczają listeczki, także się tutaj w tym kącie za chwilę zazieleni, bo tak nie za bardzo to wygląda buro i ponuro. Kotek nie ma łapek? Tu
kochana nasza, kiciunia, maniunia. Dobra, spróbuję poczytać, może Barek się uspokoi chociaż na chwilę. My z Barełką na spacerku. Jest bardzo ciepło, słonko się przebija. A ja wam chciałam pokazać, już magnolia kwitnie. O, akurat nam słoneczko przyświeca teraz. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. Śliczna jest. Idziemy sobie dalej z Baryłeczkiem. Jak słonko wyjdzie, to jest tak fajnie ciepło. To znaczy jest cały czas ciepło, ale słonko to już tak przygrzewa na letniaka. Wiecie, o co chodzi? Doczekałam się. Chmurzyska idą, bo jednak ma dzisiaj jeszcze padać, ale chociaż troszeczkę tego słonka. A tu za płotem, zobaczcie, następna magnolia piękna. Mam nadzieję, że widać. Uwielbiam, kiedy one kwitną. Chodź, Baryłeczko, idziemy. No wiecie, jak to jeszcze pokropi dzisiaj, to się zrobi paruwa, bo to słonko bardzo, ale to bardzo przygrzewa. I jak zacznie padać, to się tak zrobi, jak w tropikach. Śmieję się bez przesady, aż tak ciepło to nie jest, ale jest bardzo ciepło. Ja mam też swoją czarną kurtkę na sobie i jest mi za ciepło. I tak właśnie sobie myślę, że może już czas, żeby schować zimowe kurtki, te takie, tą parkę moją i tę drugą przeciwdeszczową, grubą, długą kurtkę, bo raczej w nich to już chodzić nie będę, także je sobie wypiorę i schowam. Będziemy dalej zaklinać wiosnę. Baryłko? Ciu, kochanie. No idziemy, czy gadasz? Idziemy, idziemy. Ptaszki fajnie świergolą i zobaczcie, jednak ta trawa już ruszyła. Taka się fajna, gęsta robi, także ostatnie takie dni paskudne, mam nadzieję, w sensie deszczu. I już się wypadało i wreszcie zrobi się sucho, bo ciepło to jest. A tu wam jeszcze pokażę piękne kwiatuszki. Tak właśnie ostatnio je zauważyłam. Śmiały się do mnie. Już wam je pokazywałam w tamtym roku. Wszędzie coś wyłazi. Tak, tak, ty też wyłazisz, Baryłko. Piękna zieleń wiosenna. Także możemy się już nią upajać i cieszyć. I jeszcze niech te deszcze się skończą i będzie fajnie. Zobaczcie, jakie już mamy duże pokrzywy. Tym to nic nie przeszkadza. One zawsze wiedzą, znaczy im to zawsze dobrze. No muszę sobie, będę wracała z Barkiem, to sobie zerwę na herbatkę troszkę. Tak, Baryłko? Dobra, już cię spuszczam. Musiałam go mieć na smyczy, bo piesek szedł. Zobaczcie, wróciłam z Barkiem ze spaceru. To znaczy już na spacerze nas dorwał deszcz. I taka to aura. Ludzie kochani, zaklinamy dalej wiosnę. Niech ona już wreszcie się ustabilizuje, bo wiecie, ciepło jest, ale przecież no ile może padać? No powiedzcie mi, ile? Dobra, lecę do pracy, odezwę się do was jak wrócę, pokażę wam, co mi przyszło, bo oczywiście coś na pocieszenie sobie kupiłam. Witajcie, moi kochani ludzie, ja właśnie wróciłam z pracy. Jestem zmęczona, bo zupełnie nieoczekiwanie dzisiaj nam się takie busy zrobiło. Od samego otwarcia mieliśmy pełno ludzi, a jak się okazało, znaczy czemu? Okazało się, że dzisiaj jakieś bardzo ważne wyścigi końskie były. A Anglicy bardzo lubią wyścigi oglądać, także nas chodziło nam się dzisiaj ludzi. Zapomniałam, jak one się nazywają. Ja nie przepadam za wyścigami koni, ale mieliśmy pełne obłożenie. Ja na początku byłam tylko z kucharzem. Szefowa przyjechała trochę później, ta nasza starsza, ale wiecie, ona to nie obsługuje. No i szczęście, że zadzwoniła jeszcze po jedną naszą barmankę i przyjechała dziewczyna i pomagała nam, ale jakby nie przyjechała, to ja nie wiem, jakbyśmy to ogarnęli. A to jest ta nowa barmanka, o której wam mówiłam, że mi się bardzo fajnie z nią pracuje.
Taka w moim wieku albo minimalnie starsza, jeszcze dokładnie nie wiem, ale uwielbiam z nią pracować. Ona fajnie wygląda, sympatyczna i w ogóle tak jakoś żeśmy wspólny język znaleźli. Ona taka wyluzowana, spokojnie, wszystko uśmiechnięta, gaduła. Także fajnie, że przyjechała, bo bez niej to naprawdę by było kiepsko. Oczywiście później jeszcze reszta personelu dotarła, ale to dopiero później, ale tak przez kilka godzin to mieliśmy taki rwetes ruch, że normalnie, wiecie co, myśleliśmy, że się zapalimy normalnie. No ale dobrze, ogarnięte, ja już po pracy, a teraz to mają pełne obłożenie dalej. Jeszcze ludzie cały czas przychodzili, jak ja wychodziłam, także ciężki wieczór się dzisiaj szykuje. No a ja jutro idę na późne popołudnie do pracy, do zamknięcia pubu, także nie wiem, czy jutro będzie tak samo, czy po prostu taki weekend cały się szykuje, bo to jest różnie. Raz jest mniej ludzi, wręcz pusto, raz to tak pykają, jak my to mówimy, przychodzą, wychodzą, a czasami to jest tak, że się drzwi nie zamykają, bo cały czas ludzie, wiecie, jak to się mówi, drzwiami i oknami walą. No ale dobra, przeżyłam. I tak, w ogóle to napiłabym się kawy, ale nie będę robiła. Taką bym z moim mleczkiem wypiła, ale ja dzisiaj mam post. W ogóle jakbym wiedziała, że dzisiaj taki ruch w pubie będzie, to bym ten post sobie wczoraj zrobiła, ale okej, ja już się tak do tych moich postów cotygodniowych przyzwyczaiłam, że spokojnie wytrzymam bez kawy, bo tam że jeden dzień w tygodniu nie jem, to już jest, mówię, to już jest u mnie w tej chwili rutyna, ja już tyle czasu te posty robię. Zapisałam sobie, kiedy zaczęłam, już nie pamiętam, w styczniu chyba, czy w lutym, no jakoś tak, w każdym razie już ładnych parę tygodni. Także wiecie, żeby wdrożyć jakąś rutynę, to trzeba to powtarzać przez jakiś tam czas i wtedy to już się staje normalne. Także nie będziemy robić kawy, zrobimy sobie herbatkę. Zrobimy herbatkę i będziemy sobie gadać. Przefiltrujemy wodę w moim nowym, fajnym dzbanku. A w ogóle ja nawet nie wiedziałam, bo my mamy przecież ten stary czajnik Brity, ale ja już tak dawno oryginalnych Britów tych... Britów. Przepraszam, jestem zmęczona. Tych oryginalnych filtrów Brity nie używam, że nawet zapomniałam, bo podobno te Brity filtry też wolno filtrują. Ja myślałam, że tylko te wiecie, takie zamienniki Brity takie są wolne, a tu się okazuje, że ponoć też Brita wolno filtruje. Któraś z Was mi pisała, że potrząsa tymi filtrami, żeby szybciej woda leciała, jak leci wolno. No ale jak cały czas leci wolno od nowości, to wiecie, to kiepsko. Ja jestem zadowolona z tego dzbanka bardzo, bo naprawdę super szybko filtruje, także ekstra. I nie widzę, żeby coś się w czajniku zbierało, jakiś kamień, także wygląda na to, że jest ok, nie ma co marudzić. Także zrobimy sobie herbatkę, a kawka będzie jutro, kawiczka. Wiecie, jak będzie jutro kawiczka smakowała? A w ogóle jesteście kochani, bo piszecie mi, że Was fajnie motywuje, że też niektórzy próbujecie sobie taki detoks robić właśnie bez jedzenia, czy to ileś tam godzin, czy to nawet jeden dzień. No fajnie, tak wiecie, miło mi się na serduchu robi, jak mogę być jakąś inspiracją czy motywacją, tak samo do ćwiczeń. Już też mi te ćwiczenia w rutynę weszły, tylko pogoda i barek. Czasami lecę sama, jak chcę trochę pobiegać, bo zaczęłam też biegać troszkę. Oczywiście wiecie, rozciąganie, przysiady, skakania i tak dalej, ale no jak idę z barkiem, no to muszę to jakoś inaczej sobie rozkładać, bo wiadomo, że senior nie nadąża, więc muszę patrzeć na niego, nie na siebie. No jak idę sama, to tak bardziej intensywnie, ale regularnie się ruszam i czuję się dobrze, co tu dużo gadać. Dobrze, także robimy herbatkę. I zaraz sobie pogadamy. W sumie to, wiecie co, pokażę Wam, bo Wam obiecałam przed wyjściem do pracy, że Wam pokażę, co sobie kupiłam. Wiecie co kobita robi, jak ma depresora. Brzydka pogoda, słońca nie ma, co tu robić, nie? To kobita robi zakupy. Chociaż wiecie, że ja to dużo zakupów nie robię, ale czasami trzeba sobie coś kupić.
A ja sobie kupiłam coś dla urody, dla lepszego samopoczucia. Za chwilkę Wam pokażę, tylko zrobimy herbatkę. Oczywiście straganek codziennie musi być. Wiecie co? Zrobię sobie, jak skończę to opakowanie, to sobie zrobię trochę przerwy, ale piję go regularnie i czuję, że go piję. Jestem dużo spokojniejsza, lepiej śpię, no jakoś tak fajnie na mnie wpływa i myślę, że taką mam lepszą energię. No i ogólnie jak się nie je cukru, jak się ćwiczy, plus te posty jednodniowe raz w tygodniu, to czuję się dużo, dużo lepiej. Jeszcze jakby słonko doszło, to już by było ekstra. Wiecie co, pewnie, że mam takie dni, kiedy nic mi się nie chce, kiedy po prostu nie mogę się zebrać, taka jestem rozmemłana, ale najgorzej się zebrać, bo jak już się zbiorę, to wtedy już idzie, wiecie, tak jak domino, tak? I jedno za drugim zaczynam robić i potem nawet już nie pamiętam, że mi się nie chciało. To jest najlepsza metoda. Zamiast myśleć, że mam coś zrobić, to po prostu sobie mówię tak, aga. Myślisz i myślisz, że masz coś zrobić, no odkurzyć czy cokolwiek, czy tam umyć podłogę, ugotować, no wiecie o co chodzi, pranie pozbierać i tak dalej. To zamiast myśleć, to trzeba to po prostu wykonać i święty spokój. A jak już zaczynam coś robić, to wtedy idzie jak, właśnie tak jak mówię, jak efekt domina, jedno za drugim. I potem sama do siebie tak myślę, nad czym ja myślałam? Po prostu się robi i tyle, i nie ma nad czym, wiecie, rozważać, deliberować. Gdzie jest mój podstawek na herbatę, do przykrywania? Taki mam fajny, malutki talerzyk. Nie wiem, co ja z nim zrobiłam. O ludzie, kochani. Mam jeszcze jeden taki malutki. Musi się dobrze zaparzyć, nie? Dobra, niech się herbatka parzy, a kawiczka będzie jutro. Zobaczę, jutro idę później do pracy, może jutro też będę nagrywała. Nie wiem, co jutro będę robić. Ma jutro nie padać, to może byśmy coś w ogródku porobili. No, ale dobra, nie przedłużając, bo ja się tylko przywitałam, pokazałam, a widzę, że już 8 minut gadam. No przecież standard. Pokażę Wam, co sobie kupiłam na poprawę humoru, na to, żeby trochę o wiosenną porą, żeby o siebie troszkę zadbać. Kupiłam sobie kremiki Jandy. Tyle o nich słyszałam, że mówię, dobra, na wiosnę, coś innego. Jeszcze mam tam dwa kremy, których używam, one mi się kończą pomalutku, jeszcze trochę mi zostało, ale zobaczymy. Tak zachwalają dziewczyny te kremy Jandy, że ja mówię, zobaczę. A ponieważ była promocja na stronie z okazji Dnia Kobiet, to sobie zamówiłam, tylko że przez te promocje to było mnóstwo rzeczy wykupione i chciałam sobie kupić inny krem do oczu, bo słyszałam, że jest rewelacyjny, ale go nie było. Podobno ten też jest dobry, więc sobie wypróbujemy. Najpierw sobie zużyję ten, będę próbowała, testowała, a jak ten mi się skończy, to kupię sobie ten drugi. I co to jest? Nici kolagenowe, krem pod oczy 60+. Mikrodrobinki czystego złota. Ja ogólnie lubię kosmetyki ze złotem. Na przykład uwielbiam z Bielendy. Jest taka maseczka z alg z koloidalnym złotem. I powiem Wam, że swego czasu używałam bardzo regularnie. Teraz też muszę sobie zamówić. Właśnie chcę sobie trochę zadbać o buzię na wiosnę. Wiecie, no im człowiek starszy, tym bardziej trzeba chyba o tę buzię dbać. Całe życie się powinno dbać, ale ja widzę po prostu teraz, że kobieta po 50 to tak zaczyna się troszeczkę, wiecie, przysuszać, nie? Ten kolagen spada i ogólnie napięcie twarzy, ta buzia się robi taka, no po prostu już nie ma tej jędrności, jak kiedyś miała. Poza tym, jak ja, wiecie, zrzuciłam trochę kilogramów, to też chyba mi się przyda
troszeczkę bardziej zadbać o te buzie. No i właśnie tak wracając do tych kosmetyków ze złotem, to no maseczka, wszystkie te maseczki z bielendy algowe są fajne, ale ta z koloidalnym złotem to jest moim zdaniem najlepsza, ale ja mówię o swojej buzi, o swojej cerze i właśnie muszę sobie zamówić, bo wiecie, jak się zrobi na przykład ten peeling kawitacyjny, troszeczkę zadba o buzię i później tę maseczkę z alg nałoży, to jest taka buźka, jest świetna, a poza tym te maseczki z alg są takie, że można je też i pod oczy nakładać, czy na powieki, można całą buzię sobie wysmarować i potem się tylko ściąga i naprawdę jest taka różnica w buźce, że polecam Wam, dziewczyny, z całego serducha. Także to taki krem Yandy. Następny krem to jest też Yanda, regenerujący krem na dzień dobry, odżywczy, siła korneoterapii, terapia wiotkości, czyli taki, wiecie, redukcja zmarszczek, nawilżenie, remodeling. Zobaczymy, jak to działa. Też chciałam inny, ale go nie było. W ogóle tych kremów Yandy jest bardzo dużo, także zobaczymy. Kremy mają kapitalne oceny. Wiecie, jak to z kobitkami jest, nie? Czasami sobie trzeba trochę humor i nastrój poprawić. No i trzeci krem na dobranoc, 50+, tym razem siła nici kosmetycznych, czarna róża, redukcja zmarszczek, odbudowa, poprawa jędrności. To jest ten krem Yandy. Także zobaczymy, jak one się sprawują. No naprawdę kobitki bardzo chwalą te kremy. Także czemu nie? Agulinka, pitulinka sobie spróbuję i zobaczymy, jak one się będą sprawowały. I właśnie jeszcze muszę sobie te algi zamówić i będę piękna Lola, jak ja to zawsze mówię. Dobra, i kochani, tak, w sumie to tak nie wiedziałam, o czym Wam dzisiaj, o czym tu sobie pogadamy, ale wiecie co, przyjechał Jan przed chwilą ze sklepu, to znaczy z pracy i po drodze, jak wracał z pracy, to jeszcze podjechał po zakupy, bo tak ostatnio się dzielimy obowiązkami, że właśnie Jan, ja robię listę zakupów, Jan robi zakupy, oczywiście jeszcze nakupuje jakieś innych rzeczy, nie tylko co na liście, bo zawsze coś tam znajdzie, wiecie, jak to w sklepie jest. A potem to po prostu mi stawia te siatyzy i reszta należy do mnie, czyli muszę umyć półki w lodówce, przygotować wszystko przed włożeniem nowych zakupów, wszystko zapakować w szafki, w lodówkę, podzielić mięso, no i potem wiadomo, karmienie Jana, zwierzaków, spacer z Barkiem i tak dalej, także się staramy tymi obowiązkami podzielić. A nikt z nas zakupów nie robi i tego chowania, wszystkiego dzielenia, no ale no kochani, no wiadomo, że każdy z nas to robi. To co? Właśnie, do czego dążę? Lecimy z holem. Jak już zaczęłam Wam pokazywać, co ja sobie kupiłam, to teraz pokażę, co jest dla nas kupione. Wiecie, że u nas są bardzo rzadko te hole, ale czemu nie? Ja wiem, że dużo osób lubi. Ja tam lubię hole oglądać, bardzo lubię. Zawsze u kogoś coś tam fajnego się wypatrzy, albo jest jakaś inspiracja, co by tu ugotować, kupić. Czasami nie wiemy o jakichś produktach. My to tak, wiecie, w sumie ciągle to samo kupujemy. No ale dobra, słuchajcie. Na pierwszy rzut puddingi proteinowe z Lidla, karmelowe dla Jana, dla mnie waniliowe. Bardzo je lubimy. Jan sobie do pracy bierze, ja zresztą tak samo. Tylko ja to lubię sobie jeszcze w ten mój waniliowy pudding, kostkę gorzkiej czekolady, patkę pokroić na kawałeczki i wrzucić. I wtedy mam po prostu taki fajny deserek. W pracy, jak wiecie, jak są ludzie, no to nie mam kiedy, to wtedy zjadam sam taki pudding, ale jak mam taką chwilę, żeby sobie czekoladę podziubać w pracy w kuchni, to sobie ją podziubię i wrzucam do tego puddingu i jest ekstra. Spróbujcie, mówię Wam, rewelka. Co tutaj dalej mamy? Popatrzmy. Cała siata, ale jej nie podniosę, bo jest taka ciężka, że będę wyjmowała po kolei. Ale to jest taka siata termiczna, to pewnie tutaj będzie mięso. Aha, mięso, tak, dobra. Bułki dla Jana, bo Jan po prostu uwielbia bułki, zawsze sobie do pracy bierze bułkę, zawsze jakąś tam na śniadanie zjada. Ja tych bułek nie jem, bo wiecie, że jak już jem jakieś pieczywo, to tylko te bułki niskowęglowodanowe, co sobie robię. Ostatnio piekłam, to zjadłam chyba dwie, a reszta jest zamrożona w zamrażarce i leżą i nie wiem, kiedyś tam zjem. Co tutaj mamy? A, pieprz, bo nam się skończył pieprz.
Normalnie to mielę pieprz taki z ziarenek, ale jak nie mam czasu, to wtedy używam takiego mielonego i zawsze mamy w zapasie. Jak nam się skończy ten, co ja mielę, no to wtedy jest zawsze tak, wiecie, na zaś taki normalny. U nas pieprzu to idzie bardzo dużo, bo wiecie, że gotujemy, a gotowanie bez pieprzu to nie gotowanie. Zawsze coś tam się do czegoś się przyda. O, natka. Tego nie pisałam Janowi, chociaż te natki teraz to są takie, wiecie, no jest natka, ale jak ja sobie przypomnę, jak kiedyś pachniała natka albo koperek, no to nawet jak się posieje samemu koperek, o koperku mówię, bo natka nie, natka jest normalna, ale ten koperek jakoś, czy mi się wydaje, czy kiedyś lepiej pachniał, czy był taki bardziej aromatyczny. W każdym razie ja mam już wsadzone korzenie natki do skrzynki na zewnątrz, czyli tylko czekać, aż mi wypuści, będę miała taką swoją świeżutką. No i zresztą mam z ubiegłego roku, czy sprzed 2 lat nawet natkę też zawsze odbija na wiosnę i potem mam taką świeżutką. I mam jeszcze seler naciowy posadzony, on też już jest z ubiegłego roku i już się pięknie rozrasta, puszcza nowe listeczki, także zawsze jak gotuję rosół, czy jakąś zupę, to wrzucam ten świeżutki rosół wrzucam do selera. Wiecie, o co chodzi. Wrzucam liście selera naciowego. Co tu mamy jeszcze? Masło. Kupujemy masło. Ostatnio takie to osełkę łaciatą. To jest to lepsiejsze masło. Jak piekę coś, to używam tego masła z Lidla, ale jeszcze mam. Tu, nie wiem, Jan chyba nie kupował. Tu mamy jakąś wędlinkę. Zobaczymy, bo to Jan sobie zawsze wybiera. Zobaczymy, co Jan dobrego kupił. A, to jakaś żywiecka, coś takiego. Bardzo ładnie pachnie, ale wiecie co, my bardzo mało tej wędliny bierzemy. Tu sobie będę układała, bo przecież muszę to wszystko, wiecie, w lodówce potem ułożyć. Mało tej wędliny kupujemy, bo po prostu, wiecie jak to teraz jest z wędliną, nie ma co trzymać. O, jakaś szyneczka, zobaczcie jaka ładna, ale pachnie fajnie. Także widzicie, no w Anglii też mamy wszystko. I to są polskie wyroby, tu jakieś mięso, wołowina. Jan mówił, że kupił jakąś ładną wołowinę na gulasz dla siebie, bo będzie sobie robił gulasz do pracy. I dla mnie kupił jakiś kawałek wołowiny, mówi, ugotuj sobie tak, żebyś mogła sobie zjeść, bo no wiecie, ja to ciągle z tym żelazem walczę, z moją anemią i no muszę dbać o hemoglobinę, także kupił mi wołowinkę, staram się jeść mięso. Powiem Wam, że mam straszny problem z jedzeniem mięsa, no ale jem. Dobra, próbuję. 8,34 taki kawałeczek wołowiny. Nie powiem Wam, ile to waży, ale to nie jest jakoś bardzo ciężkie. Co tu mamy jeszcze? A tu mamy pierś z indyka. Też podzielę, zamrożę. Pierś z indyka mi wchodzi, to jem. Tak samo jak pierś z kurczaka. Mam problem z wołowiną. No i jeszcze będę kombinowała, żeby wątróbkę zacząć jeść. Nie jadłam wątróbki, powiem Wam, z 20 lat. Jak macie jakieś fajne patenty na wątróbkę, to dajcie znać. Ale na razie myślę o wątróbce. Zobaczymy, kiedy zacznę jeść, kiedy zrobię i spróbuję. 19,64, oczywiście w funtach podaję cenę. Pierś z indyka, także to też podzielę, zamrożę. No wiadomo, że naraz tego nie zjemy w tygodniu, będzie na zaś, po prostu jak nie ma co, to zawsze można wyjąć i zrobić, prawda? Teraz tak, co dalej? Tu mamy jakąś kiełbaskę. 9,99. Podaję Wam te ceny wędlin i mięsa polskiego, żebyście wiedzieli, jakie my mamy tutaj w Anglii ceny. Tylko, że nie podaję Wam wagi, no nie wiem, nie ma wagi na tym. Jan zawsze lubi jakąś kiełbaskę mieć w lodówce, on to tak podchodzi do lodówki, urywa sobie kawał kiełbasy i zajada. Albo na kolację lubi sobie zjeść taką na ciepło odgrzaną. No wiecie jak to jest, chłop musi kiełbasy jeść. Ja raczej kiełbasy nie jem, rzadko kiedy. W tamtym tygodniu, czy z 2 tygodnie temu jadłam jakoś tak, kawałek zjadłam. Ja nie jestem kiełbasiana, zjadłabym taką kiełbasę domowej roboty, taką swojską, to tak. Ale te sklepowe to tak
Nie za bardzo. A, i to jest pewnie to, co Jan mówił, że sobie na gulasz kupił. I czy tu jest waga jakaś? Czy ja okulary mam? A, odłożyłam na miejsce, na półeczkę. Tak, ja bardzo ćwiczę odkładanie na miejsce i wiecie, że to zdaje egzamin. Przestałam szukać wszystkiego. Goleń wołowa bez kości, 2 kilo 245, 2 kilo i ćwierć. O, 18 funtów, zobaczcie. Także to Jan mówi, że robi sobie gulasz taki czeski. Troszeczkę inaczej smakuje czeski gulasz niż polski, ale jest całkiem dobry. Barek przyszedł mi pomagać otwierać torbę. I tak, to jest dla Ciebie, tak, dla Ciebie, kochany mój. Skrzydła z indyka. Ostatnio jakieś takie mniejsze są, bo zawsze są w tych paczkach po 2 albo 3, a teraz mam 1, 2, 3, 4, po 5. 7,52 i 7,90 taka paczka. 7,90 kosztuje 1,80 kg. I 7,50 kosztuje 1,70 kg. Także to jest barka jedzenie. Powiem Wam, że te indyki to nam ratują życie z barkiem, bo po każdym innym mięsie to są problemy, wymioty, cuda, a indyk po prostu szczęście, że jest w tym sklepie polskim i barek zjada i czuje się po tym dobrze. No i to tyle z mięsa. Co tu jeszcze mamy? Cebula. Jan mi mówił, że ostatnia paczka była w Lidlu cebuli i jeszcze do tego rozwalona i mu nie chcieli sprzedać, bo nie było ceny. Trzeba było ważyć osobno, musiał czekać, no ale zdobył cebulę. Wiecie co, pochłaniamy takie ilości cebuli i czosnku, że to jest w ogóle, to jest nienormalne, ile u nas tego schodzi. W ogóle to ostatnio się zorientowałam, że mam, bo zaczęłam odkładać już łupinki od cebuli, ale ciągle zapominam. Mam trochę odłożone, a potem się obudzę przed Wielkanocą, że nie mam w czym jajek ufarbować. Tu widzę mąka migdałowa, oczywiście dla Agulinki. Jan to tak nie za bardzo te ciasta z mąki migdałowej, zależy co tam zrobię. Ja uwielbiam mąkę migdałową, także niech sobie będzie. Na pewno coś wymyślę. Pomidorki. Pomidorki, Jan sobie lubi do pracy brać, także to zawsze mamy taką porcję. Tylko te koktajlowe teraz kupujemy, bo po prostu Janowi jest wygodnie podjadać sobie. Chociaż ostatnio do sałatki greckiej to też mu te pomidorki pokroiłam tak fajnie. One są dobre, nawet o tej porze roku. Da się je zjeść, nie są złe. No i tutaj tak, 2 śmietany. Double, takie, to są takie te kremówki, z tego można bitą śmietanę zrobić, można czy do kawy, czy właśnie do deseru jakiegoś, czy do zupy. Lubimy tę śmietanę, ona jest całkiem dobra. Pisałam kalafior, Jan kupił 2, takie malutkie są, ale mam fazę na kalafiora, także pewnie zjemy sobie może w niedzielę na obiad, ugotuję z tym indykiem, bo mam niedzielę wolną, także jakiś fajny obiadek sobie zrobimy. Co tu jeszcze mamy? O matuń, no to jest oczywiście dla Jana, bo życie bez keczupu to nie życie. Musi być keczup w domu i majonez. To jest cały Jan. A teraz idzie... Dla kotków jeszcze znalazłam jedzenie, mielony indyk, ten bardziej tłusty, 7% tłuszczu, to dostają kotki. Taką porcję mielonego to jest 0,5 kg, to mają na 3 dni, 1, 2, tak, na 3 dni mają, tylko że do tego jeszcze dostają wołowinkę i steki z indyka, steki, czyli te, no takie, jak to się po polsku nazywa? No to jest taka pierś pokrojona z indyka. Ja to dzielę, zamrażam i potem jak kotom robię, to kroję takie długie paseczki z tego indyka. Po to kupujemy, żeby koty używały zębów, żeby gryzły. Takie jak najdłuższe te paseczki robię i wiecie, wtedy koty gryzą i
No nie mają żadnych problemów z zębami, żadnych zapaleń, tych, wiecie, przydziosłach, co się kotkom robią. Potem trzeba kotom zęby wyrywać, są różne problemy. Także my raczej inwestujemy w jedzenie, żeby potem nie było problemów, żeby kot nie cierpiał. Już nie wspomnę o finansach, bo finanse to w Anglii są tak drogie usługi weterynaryjne, że nie pytajcie po prostu. Co tu jeszcze mamy? Jogurty greckie, które też czasem czuję do jakiejś surówki do obiadu, czy do jakiegoś deseru, a już przestałam kupować te duże, bo parę razy się zmarnował, także takie małe są zdecydowanie lepsze, bo po prostu się otwiera jeden i zjada się na raz. Chyba że wiem, że potrzebuję duży jogurt do czegoś, to wtedy kupuję, jak konkretnie wiem. A tak to się to przydaje. Takie malutkie, no i pory. To poprosiłam Jana, żeby pory wziął, bo będę chciała zrobić zupkę porową w tym moim garnku takim fajnym, który mam. No i to tyle. I wiecie co, no wcale tego tak dużo nie ma. Wiadomo, że kasy poszło od groma. Także to takie zakupy. No tak patrzę, że Jan sera żółtego nie kupił. Zawsze kupuje żółty ser. Nie wiem, czy zapomniał, czy co? Przecież do lodówki to nie schował, bo on tych zakupów nie wyciągał. Nie, nie ma. Także no, to są nasze zakupy tygodniowe. Właśnie nie wiem, co z tym serem żółtym, czy nie było tego, co ja on chciał. Pewnie zapomniał, ja mu nie napisałam i może on się za ten zakręcił i nie wziął. Tyle tego, moi drodzy. Czasami coś jeszcze dokupujemy w tygodniu, różnie to wygląda, wiecie, a to kaszę gryczaną dla Barka, no ale mam, to nie pisałam Janowi, żeby kupował, słonecznik mam, jakieś orzechy mamy, wiecie, w jednym tygodniu się jedno dokupuje, w drugim drugie, no tak jak na przykład mąka migdałowa, to nie kupujemy co tydzień, ale jak coś tam się kończy, to dokupujemy, wiecie, jak to jest, co ja wam tłumaczę. Dobra, kochani ludzie, no to mieliśmy haul. Dziewczyny kochane, dajcie znać, jak tam kremy Janda, czy używałyście, jakie byście dla mnie polecały, dla kobitki 50+. Wiecie, że za chwilę mam urodziny, 54 mi strzeli, także kiepsko, no ale co zrobić, niestety. Ale dobrze, że jesteśmy cały czas piękni, przynajmniej może już nie tacy młodzi, ale wiecie. A jeszcze chciałam was, kobitki, poprosić, jak któraś z was ma jakiś fajny, sprawdzony kosmetyk do mikrodermabrazji takiej domowej, albo ogólnie robi sobie mikrodermabrazję w domu i mogłaby coś polecić, to bardzo was proszę. Ja pamiętam, że kiedyś mikrodermabrazję robiłam sobie bardzo regularnie i bardzo fajne efekty na buzi były. Ja mam upatrzony jeden kosmetyk, ale jest troszeczkę za drogi na moją kieszeń. No wiadomo, że się powinno pójść do kosmetyczki, ale no to też są koszty, czas i tak dalej. Także jakby któraś z was miała coś fajnego do polecenia, to bardzo was proszę. No. Dobra, herbatka już mi się zaparzyła. Będziemy kończyć, kochani, bo Jan za chwilę z wanny będzie wychodził, bo się teraz kąpię i będę szykowała kolację. Muszę te półki w lodówce umyć, wszystko popakować, podzielić i wiadomo, z Barkiem na spacer. Ojejku, jaka dobra ta herbatka. Dzisiaj nie ćwiczę, bo dzisiaj jak poszczę, to już żadnych ćwiczeń nie ma. Zresztą ja się dzisiaj dosyć w pubie nabiegałam, nachodziłam. A jeszcze przecież mnie spacer z Barkiem czeka. Zobaczymy, co jutro. Czy jutro będę nagrywała, czy będziemy coś w ogródku działać. Chciałabym cokolwiek w tym ogródku zrobić. Pierwsza rzecz, którą bym chciała zrobić, to wszystko poobcinać, co tam jest suche, spalić to, co jest w ognisku, spalić to topinambur i posadzić wreszcie te prymulki, które od x czasu, czekają i ja po prostu tego nie robię, bo na samą myśl, że mam grzebać w tej lodowatej ziemi w deszczu, stać i w wietrze, to stwierdziłam, trudno, poczekają. Świat się od tego nie zawali. Także zobaczymy, co jutro. A w ogóle to coś jeszcze chciałam powiedzieć i mi myśl uciekła. Już nie wiem, co. Dobra, zobaczymy jutro. Wiem, że wam chciałam coś powiedzieć.
z komentarzami ostatnio jestem, znaczy znowu jestem dzisiaj na bakier, bo chyba z dwóch filmików mam jeszcze komentarze nieogarnięte, przeczytane są wszystkie, ale nie odpowiedziałam, także może mi się to uda jutro zrobić, albo może jeszcze dzisiaj wieczorem, zobaczę. Mówię Wam, ciągle jestem na niedoczasie. Ale nic to. Dobra, kochani ludzie, bo gadam pół godziny, po prostu nie wierzę, także kończymy. Jeszcze sekundę się zastanowię, czy Wam wszystko powiedziałam. No nie wiem, no jak zapomniałam o czymś, to trudno. To w następnym filmie sobie postaram się przypomnieć. Dobra, dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki. Mam nadzieję, że też Wam się podobało z takim holem, z moim pitoleniem. Czasami coś innego się przyda. A że nie możemy na razie w ogródku nic nagrywać, nic robić, to musimy jakoś, wiecie, ogarniać temat. Jutro coś będę gotowała, ale co to jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu. Na pewno rano będzie pyszna kawiczka. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, moje kochane dzieciaczki, robaczki i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że jakieś słonko się wreszcie pojawi. Trzymajcie się, moc miłości prosto z serca. Pa, pa!